Siemanko wszystkim, Hubert Miściwojewski, MMA Bądź na Bieżąco, razem ze mną Krycha. No, Krycha, UFC, Wilczak, czekaj. Nie dostałem nawet jednego ciosu, kurwa, przez całą walkę. Nie, no niemożliwe. No nie dostałem, obejrzyj, nic nie dostałem. Ogólnie spokojnie wyszedłem, pierwszą rundę trochę tak przespałem, widać było, siedziałem na nim cały czas. Ja się spodziewałem, że on będzie się cofał, ale on się tak cofał, a ja nie chciałem też za nim biec. I tylny prosty, który rzucałem, mam dłuższy, jeden i drugi w obydwu pozycjach. On się zatrzymywał centralnie, kurwa, przed jego nosem, więc ja bym musiał tak naprawdę go gonić. Mówię, a chuj, nie będę go gonił, szedłem za nim, tylko przyruchy robiłem i widziałem, jak on się cofa, się po prostu, wiesz, na każdy przyruch zaciska. Po pierwszej rundzie już nie miał powietrza w ogóle, to. A tam, kurwa, w drugiej rundzie dosiadł. W tym dosiadzie, powiem ci szczerze, z ręką na sercu, nie? Kurwa, na następny raz nie oglądam swojego przeciwnika, bo darzyłem go sympatią, polubiłem go, chłopa, i kurwa, szkoda mi było go bić, wiesz? Serio? No, usiadłem na nim i tak, kurwa, zamiast się rozpędzić, teraz tak siedziałem, tak dwa dzwonki, patrzę na sędziego, nie przerywa, mówi broń się, dwa dzwonki, broń się. Z pięć razy Bronder powiedział broń się, myślałem, że po trzecim razie przerwę warkę, ale chuj, całe szczęście przerwał, bo tam, kurwa, wszystko wchodziło w tym dosiadzie, no. Zajebiście, co mam ci powiedzieć? Słuchaj, no ale w pierwszej rundzie widziałem, byłeś taki mocno spięty, co? Byłem spięty, no bo pierwsza runda taka jest, no co mam ci powiedzieć, kurwa, nie biłem się rok i 7 miesięcy, to jak ma być? Co innego w klubie, co innego na ulicy, co innego w klatce, jak jeszcze wiem, że mnie, kurwa, Buł Polski ogląda. Połowa, co mnie lubi, a połowa, co mnie nie lubi. Krycha, słuchaj, teraz już powiedz, tak, już jesteś po pojedynku, była duża ta presja, co? Nawet jak Wojtek Gola powiedział, że jak przegrasz, to już pewnie będzie twój koniec, no była, w organizacji. Była, ale wiesz, zresztą, to co Wojtek Gola i Bogzel mówią, to jednym uchem możesz wpuścić, drugim wypuścić, bo dużo rzeczy mówią, kurwa, co się nie sprawdza, więc. Są włodarze, stary. No wiem, ale ile rzeczy mówili, co? Co się sprawdziło? Serio, kurwa, Bogzel jeszcze wczoraj gadał, że Mortancio mnie pokona w pierwszej rundzie. Serio, tak ci mówił? No, bez sensu. Dobra, Krycha, wygrałeś pojedynek, masz 3-1. Gratulacje. No, miałbym 4-0, kurwa, ale odjebałem babola wtedy. No, ale a jest... teraz zajebiście doświadczenie dzięki tej przegranej. Do samego końca spokój, opanowanie, wyszedłem do klatki, cisza, spokój. Zresztą obejrzysz tą walkę i sobie przeanalizuj, że ja nie dostałem żadnego ciosu. Co on rzucał, sierpa jakiegoś na odchyłce, to ja albo balansem odszedłem, albo przeleciał mi koło nosa, wyczułem to. Nie wiem, no. Dla mnie była prosta walka, powiem ci tak. Masz 3-1, jeszcze raz tego wróćmy. Co dalej, stary? Teraz to ty tutaj możesz w sumie rozdawać karty. Z kim chciałbyś walczyć? Nie wiem. W 7-7, nawet w 7-0 mogę się bić, bo... Zbijesz? Kurwa, teraz nie zbijałem i zrobiłem 7-7. To co tutaj 7-0 zrobić? No. No to kto? Z czego? Nie wiem, wiesz? No na tą 11, jakby mi dali, albo nawet na 10. Tego Saszka bym się trochę rozkręcił. Dopiero ze mnie schodzi, wiesz? Takie to jest, niby się człowiek nie męczy, ale trochę przytyka, nie? Czyli Saszka, czyli jednak chcesz walczyć z kimś z tego teamu Króla? No, z teamu Siusiaka, pewnie, że tak. Trzeba wyjaśniać tych, co krzyczą głośno, a później brać sportowe pojedynki, bo za dużo jest, że tak powiem, złych ludzi, którzy po tym świecie chodzą i, kurwa, szkodzą innym, a przede wszystkim szkodzą mojemu wizerunkowi i robią ze mnie nie wiadomo kogo. A tak naprawdę, kto mnie zna, to wie, że jestem prostym, zwykłym chłopakiem. A z takimi chujami to trzeba jechać. Tyle ci powiem. Krycha, to już co? Widziałem, że miałeś telefon w ręku. Dana dzwonił, czy nie? No, słuchaj, ogólnie Dana do mnie, kurwa, dzisiaj pisze wieczorem i mówi tak: Krycha, nie wiem, jak tam dzisiaj. Siema, Marcin. Nie, żaden mefedron, daj spokój. Marcin Wrzosek, żeby było wiadomo. Widzę, no znam. No. Znasz? Niemożliwe. Tak? Dobra, dawaj, bo tu. Reasumując, dzwoni Dana. Mefedron, bo ja też zawsze mi piszą, Wrzosek na mefedronie jest. Tak? Ja sam dealer. No i... Od tego? Czy od siwego? Nie, od czarnego. O, nie, od siwo-czarnego, no. Zajebałem się. Dana pisał. Dana dzwonił nawet do mnie przed walką. Hello, Krycha. No i wiesz, gadka i mówi,
jak ten Janu jakby wypadł, to czy jesteś gotowy? Mówię, kurwa, Dana, nie ma problemu. Na Adesanie zawsze, tylko wiesz, jak ja teraz się transportuję, nie? Stary, ten, wpakuj się w samolot i jazda. UFC 260. I am ready, Dana, you remember. Okay. I am legend, number one, police prospect, and you remember, all fighter to... Kurwa, chuj, lepiej nie będę tego mówił. Teraz mogę powiedzieć to śmiało, krycha UFC is back. Śmiechy śmiechami, ale dobra. No, przeciwnik był jaki był, ale kurde, myślę, że nie odjebałem żadnego babola i nie można mnie też... Wiadomo, że chłopak za dużo nie trenuje, ale... No i wziął walkę z doskoku, wiesz, także szacun dla Mortalcia. No. Dobra. No, nie miałem siły się przekonać, nie miałem nawet okazji się przekonać, czy jaką on ma siłę, bo mnie nie trafił ani jednym ciosem, więc nie wiem, ale bardzo był spięty, w chuj był spięty, taki był spięty, że on przez to nie wyprowadzał tych ciosów, bo po prostu on się zamknął w sobie, tak jak ja na poprzedniej walce z Castim, nie? Dobra. Cojones ma większe. Tak. Kurwa, szacun w chuj, dobra. Kończymy, dziękuję ci bardzo, Krycha, gratulacje, wracasz na odpowiednie tory, liczę teraz, tak, że... Będziesz dalej trenował? Ja ci powiem, kurwa, lepsze wywiady robię bez walki, bo po walce to jestem trochę zmęczony i nie wiem, co sam, co pierdolę, nie? Spoko. Bo już bym chciał iść coś zjeść. Przyjedziemy do ciebie do klubu i zrobimy jeszcze jeden wywiad. Gratulacje jeszcze raz, Byku. Dzięki. Dobra, dawaj teraz tu.